Ale Kino Plus zaprasza do Wrocławia na 16. edycję festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty. Na festiwalu odkrywamy filmy nowe, ale też bardzo chętnie odkrywamy kolejne nazwiska reżyserów, którzy wydają nam się ważni, których kino wydaje nam się wyjątkowo niezwykłe. I właściwie takim bohaterem tegorocznego festiwalu na pewno jest Pippo Del Bono. To włoski reżyser, myślę, wielu znany nawet bardziej przez swoją działalność teatralną. Za to widzowie festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty będą mieli okazję odkryć właśnie te dwie jego twarzy. Po pierwsze reżysera filmowego, po drugie reżysera teatralnego. Pippo Del Bono tworzy bardzo osobiste kino. To właściwie z jednej strony są tak naprawdę eseje, trochę o świecie, trochę o współczesnych Włoszech i bardzo, bardzo o nim i o tym, co go otacza. Pippo Del Bono właściwie w każdym swoim filmie trochę głębiej, powiedziałabym, zabiera nas do swojego świata. Dlatego myślę, że to jest naprawdę dobra okazja dla tych, którzy nie znają tego reżysera, żeby tak maksymalnie pozwolić sobie zagłębić się w jego świat, oglądając jednocześnie i jego filmy kinowe, i rejestrację spektakli teatralnych, które będziemy pokazywać we Wrocławiu. Co więcej, tak naprawdę, jeżeli głębiej wejdziemy w twórczość tego reżysera, zobaczymy, że te światy są absolutnie nierozdzielalne. Teatr bardzo często pojawia się w filmach tego twórcy, za to w teatrze Pippo Del Bono bardzo często nawiązuje do swoich filmów, wręcz używając fragmentów, opowiadając czy mówiąc o tych samych tematach, a dodatkowo wszystko wypełniając osobą swoją i swojej trupy teatralnej. Właściwie ciągle mamy trochę poczucie, że spotykamy się z tymi samymi ludźmi, a tym bardziej czujemy się tak naprawdę przez Pippo Del Bono zaproszonymi do jego świata i właściwie do tej wielkiej rodziny, którą zbudował naokoło siebie. Pippo Del Bono będzie gościem festiwalu i już teraz sama bardzo czekam na spotkanie z tym twórcą i z jego kinem, właściwie z jego twórczością. Zapraszam Państwa na 16. Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty 21-31 lipca w tym roku, oczywiście we Wrocławiu.